Siostry i bracia, witam was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tymi słowami z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału i trzeciego wiersza serdecznie pragnę wszystkich pozdrowić. I choć to dla nas trudny czas epidemii, przeżywamy dzisiaj piękną niedzielę, zwaną po łacinie quasi-modo geniti, czyli jako nowonarodzeni. Pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu to dzień, który czasem bywa nazywany Białą Niedzielą. Kiedyś to tego właśnie dnia chrześcijanie udzielali dzieciom oraz dorosłym katechumenom chrztu świętego. W szczególny sposób miało to podkreślić związek między nowym narodzeniem z Ducha Świętego a obietnicą zmartwychwstania. To niezwykły i ważny symbol. Przyjmując chrzest, odradzając się z wody i z ducha, zostajemy włączeni w zmartwychwstanie. Śmierć nie jest końcem dla nas i dla tych, których kochamy. Życie zawsze się odradza. Z radością witam was, siostry i bracia. Niech nikt nie czuje się samotny. Bądźmy razem w modlitwie, śpiewaniu pieśni, w słuchaniu Bożego Słowa. Niech też nigdy nie zabraknie nam nadziei, bo jak pisał prorok Izajasz, ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Thank you.
Wysłuchajmy słów Psalmu 116. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Pan niech będzie z wami. Słowo lekcji nowotestamentowej czytam z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do nadziei żywej, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, które jest zachowane dla nas w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza
od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie waszych dusz. A błogosławieni są wszyscy ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Alleluja. Wysłuchajmy też słów Ewangelii Świętej, którą czytam u Ewangelisty Jana w rozdziale 20. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo zamkniętych drzwi, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tyle słów Ewangelii. Bądź pochwalony, Panie Jezu. A w odpowiedzi na usłyszane Boże Słowo połączmy teraz swoje serca i wyznajmy świętą wiarę naszą. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. W księdze proroka Izajasza w 40 rozdziale od 26 do 31 wiersza czytamy takie słowa. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie i ty, Izraelu, powtarzasz, zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone? Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Panie i Boże nasz, i my pragniemy Tobie ufać, szczególnie w tych trudnych chwilach, jakie przychodzi nam przeżywać. Prosimy Cię przeto, abyś błogosławił teraz to słowo w naszych sercach, aby wydało ono obfite owoce, Tobie ku chwale, a nam ku zbawieniu. Amen. Nazwa dzisiejszej niedzieli Quasimodo Geniti, jako nowonarodzeni, jest świadectwem, które wspominamy dzisiaj, kiedy jeszcze w pamięci mamy zarówno ofiarną śmierć, jak i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym roku radosne Alleluja zagłuszone zostało jękiem cierpiących i umierających oraz płaczem najbliższych, doświadczonych wciąż jeszcze trwającą epidemią koronawirusa. Tegoroczne święta radości zmartwychwstania obchodziliśmy w smutku, ciszy i powadze nieszczęścia, które dotknęło cały świat. To, co było ich atrybutem, rodzinne spotkania, spotkania radości, stało się domową izolacją. I w tej izolacji pozostaniemy, nie wiedząc do końca, kiedy wrócimy do normalności i czy ta nowa normalność będzie jeszcze normalnością w pełnym słowa tego znaczeniu. Zastanawiamy się dzisiaj nad sobą, nad stanem duchowym naszego społeczeństwa, i wysuwamy różne wnioski. Osobiście myślę, że jednym z powodów zaistniałej sytuacji jest fakt, że człowiek pozbawił się pokory. Uznał za jedynego władcę świata, który poprzez rozum potrafi dzisiaj wszystko przezwyciężyć, nad wszystkim zapanować. Zadajemy sobie wiele trudu, żeby uniezależnić się od Boga, żeby być wolnym. I ten cel, wydać by się mogło, został osiągnięty. Człowiek znalazł się daleko od Boga. Ale teraz świat się zatrzymał.
Wszyscy podejmujemy refleksję nad tą mikroskopijną cząstką, która wprowadziła tyle zamętu we wszystkich niemal krajach świata. Człowiek uświadamia sobie, że jednak nie jest panem i władcą i nie ze wszystkim potrafi sobie sam poradzić. Ludzie minionych wieków również często byli pewni siebie. Też buntowali się przeciwko Bogu, walczyli przeciwko Niemu, ale buntując się i walcząc z Nim, brali Go jednak na serio, liczyli się z Nim. Dzisiaj przypomina nam o tym prorok Izajasz, gdy próbuje pocieszyć naród izraelski znajdujący się w niewoli babilońskiej. Pociesza go opisem i zapowiedzią wyzwolenia, radosnego powrotu do ojczyzny i odnowienia. Próbuje też wskazać na przymioty Boże, zwłaszcza w przeciwieństwie do bożków pogańskich, które władają teraz ich sercami. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. W tym momencie cisną się na usta słowa jakże wymownej naszej pieśni, którą przed chwilą śpiewaliśmy. Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym, gdy myśl ma ludów policzyć nie może, które na świecie rozmnożyłeś tym, me serce w uwielbieniu śpiewa ci, jak wielkiś ty, jak wielkiś ty. Nikt nie może Bogu dorównać w tym wspaniałym i ogromnym dziele. Z pewnością nie człowiek, a tym bardziej nie bożki, które były martwe i bezsilne. W swojej księdze prorok stawia kilka pytań retorycznych, które prowadzą do ostatecznej konkluzji, że nikt nie może mierzyć się z Bogiem ani uzurpować sobie udziału w Jego olbrzymiej potędze i niezmierzonej mądrości. Nikt nie może też zmierzyć olbrzymiego wszechświata stworzonego przez Boga. Prorok daje do zrozumienia, że ludzkie narzędzia są śmieszne i nieadekwatne w obliczu tego zadania. Z drugiej strony, Bóg był jedynym twórcą. Nikt nie był w stanie Mu pomóc lub doradzić w tak ogromnym dziele, jakim było stworzenie wszechświata. Dzisiaj, gdy w sposób szczególny szukamy Boga, mając w swym sercu tak wiele pytań, które nas dręczą, powiedzmy sobie szczerze, że to poszukiwanie Boga potrzebne jest przede wszystkim tym, którzy nie znają Jego objawień w historii. Objawienie to jednak nastąpiło. Pismo Święte jako całość relacjonuje spotkania ludzi z Bogiem, który później wkroczył w świat widzialny w osobie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz mówi przede wszystkim o Bogu, ale jednocześnie pokazuje dzieje relacji Boga i ludzi, dzięki którym i kolejnym interwencjom Boga ludzie coraz lepiej mogli Go poznać, lepiej mogli Go doświadczyć. Historia więzi Boga ze światem zaczyna się
od momentu jego stworzenia i stworzenia pierwszych ludzi. Wydarzenia te wskazują, kim jest w rzeczywistości Bóg wobec człowieka. A odpowiedź jest bardzo prosta, a udzielił nam jej Wielki Piątek i Wielkanoc. On jest miłującym Ojcem Stwórcą, miłującym Synem Zbawcą i wciąż działającym wśród nas Duchem Świętym Pocieszycielem. Historia grzechu pierwszych ludzi uwidacznia też naturę ludzką skażoną przez grzech i moralną samowolę. Bóg nie zabiera im jednak wolności, sprawiedliwie ich osądza, jednak czeka na ich nawrócenie, na nowe narodzenie, a pokazując właściwą drogę, wzmacnia tych, którzy mu ufają. Ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Bóg pokazuje nam na przykładzie orła, jaka natura drzemie w nas, z jakim charakterem On nas stworzył. Nawet jeśli zostaliśmy wychowani w strachu przed różnymi okolicznościami, to nie wolno nam chować głowy w piasek, gdy na horyzoncie pojawiają się różne kłopoty. Powinniśmy wtedy stać się orłami, które dzięki różnym trudnościom pogodowym mogą wzbijać się w górę, wyżej i coraz wyżej. Kiedy przychodzą trudności, kłopoty czy problemy, które w sposób szczególny dziś nas doświadczają, nie możemy się załamywać. Powinniśmy być pełni nadziei i ufności, do której nas wzywa dzisiaj prorok. Orzeł wie, że dzięki burzy przychodzi okazja do osiągnięcia najwyższych poziomów lotów ponad chmurami. My też musimy o tym pamiętać. Musimy być pełni nadziei i wierzyć, że Bóg użyje każdej naszej trudności, by przynieść jeszcze większą chwałę, w której sami będziemy uczestniczyć. Być może przez pierwsze parę chwil będziemy lecieć przez chmury, w których jest ciemno, ponuro, szaro i jeszcze do tego nieprzyjemnie trzęsie. Ale im szybciej poddamy się temu, co Bóg mówi, tym łatwiej On nas wyniesie ponad te chmury, na wysokość, gdzie już tylko świeci słońce i Jego pokój. Na wysokość, z której łatwiej osiągniemy nasze powołanie. Dzieje Izraela, od Abrahama począwszy, odsłaniają prawdę o miłującym Bogu. Wychodzi On pierwszy do ludzi, objawia im siebie, budząc wiarę i skłaniając do poprawy życia. Bóg Stworzyciel jawi się jako Ten, który wchodzi w relacje z osobami ludzkimi. Przymierze Boga z Izraelem polegało na tym, że Bóg opiekował się nimi, ale zarazem oczekiwał przestrzegania swojego prawa, które zawarł w przykazaniach. Oczekiwał także kategorycznego odrzucenia innych bogów, gdyż tylko On jeden jest prawdziwym Bogiem. Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?
Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Tej mocy zmęczonemu, bezsilnemu i omdlałemu szczególnie nam dzisiaj potrzeba. Prośmy o nią naszego Pana i Boga, bo On zawsze dotrzymuje obietnicy. Ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły i biegną bez zmęczenia. Amen. Przyjmijcie teraz życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym ku żywotowi wiecznemu. Amen. Siostry i bracia, pragniemy dzisiaj stanąć przed Bogiem z otwartym sercem i wyznać Mu to wszystko, co obciąża nasze sumienia. Chciejmy pomyśleć o tym wszystkim, co chcielibyśmy, co powinniśmy Bogu wyznać. Uczyńmy krótki rachunek sumienia i tak się razem spowiadajmy. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię, dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. A tak, siostro i bracie, skoro żałujesz za swoje grzechy, wierzysz w ich odpuszczenie,
przez pojednanie z Jezusem Chrystusem. Skoro pragniesz poprawić swoje życie, to tak niechaj ci się stanie. Nasz Pan Jezus Chrystus rzekł do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym Bożą łaskę. A z rozkazu Pańskiego odpuszczam wyznane przez was grzechy, czyniąc to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tym zaś, którzy nie pokutują, ogłaszam, że grzechy ich zostają zatrzymane do czasu, gdy zaczną pokutować. Bóg jest miłością, pragnie naszego odkupienia i zbawienia. Dlatego pocieszamy się Jego obietnicą. Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Módlmy się. Podnosimy dziś swe oczy ku Tobie, Panie, i dziękujemy za Twoje stworzenie. Przychodzimy też w pełnej ufności, że swoje pogrążone w niebezpieczeństwie dzieci ocalisz. Ty, Panie, jesteś lekarzem, który uzdrawiał tych, którzy znikąd nie mieli pomocy. Uzdrawiałeś ślepych, chromych, paralityków i trędowatych. Przywracałeś im zdrowie, siły i wiarę. Dzisiaj jako dzieci Twoje prosimy Cię, okaż współczucie całej ludzkiej rodzinie, pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie. Ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń nas wszystkich przed zarażeniem. Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad koronawirusem i abyśmy mogli go wyeliminować. Ty przez proroka Izajasza przypomniałeś nam, że Twoja mądrość jest niezgłębiona, dodajesz mocy zmęczonemu i pomnażasz siły omdlałego. Prosimy Cię o to szczególnie dzisiaj dla tych, którzy czuwają nad naszym zdrowiem. Wzmocnij tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia i w zawodach medycznych, opiekunów, pielęgniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, którzy oddają się opiece nad chorymi i ich rodzinami. Prosimy Cię też o pomoc wraz ze wszystkimi pracownikami i właścicielami firm, którzy tracą środki utrzymania z powodu zamknięcia ich zakładów, z powodu kwarantanny, zamkniętych granic i innych ograniczeń. Przyjdź im z pomocą.
Przyjdź nam wszystkim z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie. Ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń nas wszystkich przed zarażeniem. O to Cię prosimy, kiedy pochylamy swe czoła i razem z Jezusem Chrystusem tak jeszcze do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, a tak niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.